Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się na skrzyżowaniu u zbiegu ulic Aleksandra Wereszki i Stefana Żeromskiego, gdzie przekazujemy plac budowy panu Kamilowi Twarowskiemu, reprezentującemu rodzinną firmę KTM Development. Przedmiotem inwestycji jest ponad 200-metrowy odcinek ulicy Żeromskiego od skrzyżowania z ulicą Wereszki w stronę północną oraz odcinek ulicy Wereszki pomiędzy ulicami Żeromskiego i Beka. To wspólna inicjatywa naszego miejskiego samorządu i KTM Development, dewelopera, który buduje tutaj nowe osiedle. Po stronie miasta leżało wykonanie projektu, uzyskanie pozwolenia na budowę, zrealizujemy także nadzór inwestorski. Natomiast całą budowę przeprowadzi i pokryje jej koszty nasz społeczny, biznesowy partner KTM Development. Jest to piękny przykład współpracy z miastem, przedsiębiorców rozwijających swoją działalność. Jest to najlepiej rozumiany z punktu widzenia potrzeb naszego lokalnego samorządu przykład społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest to proces, który zapoczątkowaliśmy w tej kadencji naszego samorządu. Jest pewnym zaniedbaniem, że we wcześniejszych latach nie starano się angażować deweloperów do takich wspólnych z miastem inwestycji, czego efektem są wciąż stojące przy błotnistych drogach bloki na nowo powstałych przed kilkoma laty osiedlach. Naszym konkretnym priorytetem w tej kadencji jest, by deweloperzy nie stawiali swoich nowych osiedli przy drogach nieutwardzonych. Takie sytuacje w Białej Podlaskiej miały miejsce i wszyscy wiemy, jak uciążliwym jest mieszkanie w takich warunkach. Chcemy te sytuacje zmieniać. Zależy nam na tym, by nowo powstające inwestycje miały wybudowane nowe drogi. I jest to, jak podaje przykład gospodarsko zarządzanych samorządów w całym kraju, zadanie, które spoczywa przynajmniej w istotnej części na deweloperach. Wykonanie inwestycji wynika między innymi z bardzo dobrej współpracy z miastem, z panem prezydentem. Cała inwestycja będzie wykonana ze środków spółki, tutaj przy dużej pomocy i przy dużym zaangażowaniu i doświadczeniu przy firmy PRD, którą tu reprezentuje pan Piotr Choreglat. Później tą całą inwestycję przekażemy dla miasta, żeby służyła dla mieszkańców i żeby to była wizytówka, tak? Bo tak jak tu pan prezydent podkreślał, ja jako bielczanin też się wstydzę za takie rzeczy, gdzie drogi były nieotwardzone i dążę do tego, żeby wizerunek miasta polepszyć. Jest mi niezmiernie miło jako wiceprezesowi spółki PRD SA przystąpić do kolejnej inwestycji, którą realizujemy wspólnie z panem Kamilem Twarowskim. Co do zakresu prac, terminów, to myślę, że to już wszystko zostało powiedziane przez pana prezydenta i przez inwestora. Ja tylko dodam od siebie fakt, iż zawsze współpracując z panem Twarowskim, zwracał on uwagę nie na cenę, a przede wszystkim na jakość wykonywanych usług i jakość wykonywanych robót i jestem przekonany, że ta budowa zostanie oddana w terminie, w takiej jakości, która będzie wizytówką również naszej firmy i firmy pana Twarowskiego.